Co pani o tym sądzi? Bardzo źle! Kurwa, ale jak? Policja znikuje, Marta! Gdzie policja jest? Szukać chłopa! Czy to prawda, że mimo zaangażowania policji i zastosowania nadzwyczajnych środków, takich jak chociażby szeroko nagłośnione, dużo częstsze kontrole, liczba pijanych kierowców zatrzymanych w ciągu ostatniego długiego weekendu pozostaje zatrważająca? Chwila, bo policja jedzie. O, muszę sobie browara schować. Co to jest używka? Miał, kurde. Co? Źle. Źle. To jest... Używka? Papierosy uzależnienia. No. Uzależnienia od papierosów, od narkotyków. Jak one wpływają na człowieka? Bagno. No. Do włosów. Jest git. Pozdrawiam całą Legnicę, dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci. Idzie straż miejską! Mandat! Mandat! I on mówi, że on ma do tego prawo. Całe lato drabloj, a całą zimę łapatę w gości. A ludzie... A ma? A skądże, proszę pana? Się wykształciły za nas pieniądze. Leczę psychiatrycznie. Ale czy się pan? Ale skądże, proszę pana? Biorę sobie rano małpeczkę i idę do pracy. Panie, myślą o tym, żeby zalegalizować marihuanę w Polsce. Taki kontrowersyjny na dzień dzisiejszy temat. Zalegalizować marihuanę? W żadnym wypadku. Komu to potrzebne? Komu to potrzebne? A dlaczego? Dlaczego? A jakich używek ty próbowałeś? Marihuana. Nie, paliłem przecież. No ale to, ale... W mniejszym stopniu może ja marihuana, dlatego że alkohol to jest po dłuższym jakimś spożyciu. Są zmiany, oczywiście, są zawsze jakieś zmiany w mózgu. Komórki są nie do tworzenia. Ale to inaczej działa. Ale nie marihuana. Co pana na co dzień najbardziej denerwuje? Czemu? No tak ogólnie. A co no? Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina. Dwutlenek węgla. Taka sytuacja, nie? Dobrze. Hema, najczęściej to hema mnie interesuje. Nie podoba mi się. Ja się pytam, co pana najbardziej denerwuje, nie interesuje? Mnie... Mistyfikacja interesuje, chemia, coś takiego, proszki, kurde, nie?